Angels Toruń zachowali już tylko matematyczne szanse na udział w fazie play-off pierwszej ligi futbolu amerykańskiego. Anioły przegrały ważny mecz przed własną publicznością z Wilkami Łódzkimi 16-32. Spotkanie od początku nie układało się po myśli gospodarzy. Trener Bill Moore miał wiele zastrzeżeń do gry swojego zespołu. Co do ofensywy, musimy zacząć zdobywać punkty w czerwonej strefie. Jesteśmy w niej, brakuje nam kilku yardów i nagle nie mamy już żadnego pomysłu na grę, a wystarczyło je przebiec. Torunianie szukali okazji do zdobywania przyłożeń, jednak mimo walki przegrywali po pierwszej połowie 10-12. Wynik zmienił się dopiero w połowie trzeciej kwarty. Inicjatywę na boisku przejęli goście, odskakując Aniołom nawet na 8 punktów. Jest to mecz, być albo nie być w tym sezonie, ale też troszeczkę się pogubiliśmy na początku, to spowodowało naszą nerwowość. Kluczowa dla losów spotkania okazała się czwarta kwarta, w której gospodarze pozwolili rywalom na zdobycie aż 14 punktów. Tej straty nie zdołali już odrobić. Mecz zakończył się porażką Angels Toruń 16-32. Kolejnym rywalem toruńskiego Beniaminka w rozgrywkach pierwszej ligi będą Crusaders z Warszawa. Crusaders z Warszawa, futbol amerykański w twoim rodzinnym Toruniu, Przemku. Zapraszają cię na mecze. No dokładnie, znam się z Dawidem, który bardzo mocno działa, żeby rozpromować ten futbol amerykański w Polsce i myślę, że publiczność ogólnie tutaj w Polsce jeszcze nie miała takiej styczności, ale naprawdę ja przekonałem się do tego sportu, można powiedzieć, po roku bycia w Stanach, więc... A byłeś na Super Bowl? No nie byłem, no, bilety na Super Bowl kosztują 2000 dolarów. To jak będziesz w NBA, to cię już będą zapraszać. No mam nadzieję, jak najbardziej.